Najistotniejszą premierą ostatniego weekendu stycznia jest dla mnie film, który ma już Złotego Globa, a dokładnie ma go Colin Firth, a od niedawna ma także 12 nominacji do Oscara. To oczywiście Jak zostać królem, ale w kulisach kultury zajmiemy się także innymi premierami. Anglia, lata 30. Nieśmiały, zagubiony, ale przede wszystkim jąkający się książę Albert będzie musiał wbrew swojej woli wstąpić na brytyjski tron i zostać królem Jerzym VI. A sytuacja staje się coraz poważniejsza, bo wygląda na to, że nie da się uniknąć wojny z III Rzeszą. Król zatem będzie musiał wygłaszać przemówienia ku pokrzepieniu serc przez radio do brytyjskiego narodu. Wygląda na to, że jedynym sposobem na wybrnięcie z tej trudnej sytuacji jest spotkanie pewnego niekonwencjonalnego australijskiego logopedy. Jak zostać królem to świetne brytyjskie kino komercyjne, które jest jednocześnie i komedią, i dramatem. Potrafi w bardzo proporcjonalny sposób połączyć lekkość i powagę. Ale przede wszystkim jest koncertem gry aktorskiej, zaś pierwsze skrzypce w tym koncercie grają Jeffrey Rush w roli logopedy i Colin Firth w roli najpierw księcia, a potem króla. Króla jąkały. Kolejna propozycja jest zdecydowanie trudniejsza w odbiorze. To sensacja znad Sekwany. Skromny i pozbawiony fajerwerków film, który został tam obejrzany przez ponad 3 miliony widzów. To prawdziwa historia kilku francuskich mnichów, którzy mieszkają, wydawałoby się, że w pewnej symbiozie z lokalną społecznością w Algierii, w górach Atlas, do czasu, do momentu, kiedy gęstniejąca atmosfera polityczna nie sprawi, że zostaną oni najpierw porwani przez terrorystów, potem przetrzymywani, a na końcu niestety także zamordowani. Ta historia nigdy do końca nie została wyjaśniona, a Ludzie Boga to próba odpowiedzi, to bardzo ascetyczna próba odpowiedzi na pytanie, co jest istotniejsze, troska o własne zdrowie, własne życie, czy próba zrobienia czegoś dobrego. Na koniec dodam, że film podobał się nie tylko francuskim widzom, ale także jury na festiwalu w Cannes. W zeszłym roku dostał tam Grand Prix. Jeszcze trudniejsze w odbiorze jest kanadyjskie Pogorzelisko. To film, który okazał się najlepszym obrazem ostatniego warszawskiego festiwalu filmowego. Jest także nominowany do tegorocznego Oscara. Rodzeństwo w towarzystwie prawnika otworzy testament i okaże się, że po pierwsze ich ojciec, o śmierci którego było przekonane, nadal żyje, a po drugie, że mają brata, o istnieniu którego nigdy nie słyszeli. Najpierw będą bardzo rozczarowani, ale potem przeżyją fascynację mroczną, a także, jak się okaże, wojenną przeszłością ich matki i wyruszą w niebezpieczną podróż z Kanady na Bliski Wschód. Pogorzelisko to film, który niczego nie ułatwia widzom. To kino bardzo mroczne i ponure, tym bardziej dlatego warto je poznać. A na koniec poodpoczywajmy i pobawmy się odrobinę w kinie, oglądając ekranizację amerykańskiego komiksu z lat 30. Zielonego Szerszenia. Oczywiście z kolejnym superbohaterem. Za kamerą Michel Gondry, czyli Francuz, odpowiedzialny za świetny film Jak we śnie, a także za kilkadziesiąt zapadających w pamięć teledysków. A przed kamerą Seth Rogen, dotychczas obsadzany w rolach nieudaczników. Tym razem jest zupełnie inaczej. Oraz Tom Wilkinson, Cameron Diaz i Christopher Waltz, znany z Bankartów Wojny. Zielony Szerszeń to kawał naprawdę dobrej zabawy, ale paradoksalnie zarówno fani Batmanów i Supermanów, jak i fani twórczości Michela Gondry'ego w trakcie projekcji poczują delikatne ukąszenie braku satysfakcji. Ale i tak polecamy.